dzisiaj 18 lutego na prośbę Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycji stanęliśmy w pikiecie wsparcia sędziów niezłomnych. To znaczy chodzi konkretnie o sędziego Tuleję, sędziego Juszczyszyna i panią sędzię Morawiec, którzy zostali pozbawieni immunitetu sędziowskiego, którzy zostali odsunięci od orzekania, no i którym potrącono znaczną część wynagrodzenia. Sędzia Tuleja naraził się tej ziobrowej władzy tym, że prowadził sprawę tak zwanej sali kolumnowej, gdzie jak pamiętamy posłowie PiSu blokowali dojście posłom opozycji w czasie głosowania, gdzie udowodniono, że były fałszowane podpisy, były fałszowane listy obecności, gdzie udowodniono, że po prostu PiS powodował większością głosów przegłosował paskudną ustawę. Ponadto sędziego Tuleję oskarżano o to, że ujawnił tajemnicę śledztwa, gdzie w czasie sprawy sądowej, którą prowadził sędzia Tuleja, przy zgodzie posłów opozycji, przy ogólnej zgodzie, były dostępne relacje prasy, reporterów i tak dalej. Gdzie później władza pana Ziobry się z tego wszystkiego wycofała. Natomiast pan sędzia Juszczyszyn też został odsunięty od orzekania, ponieważ zwrócił się o listy poparcia sędziów i innych prawników z tej nielegalnej KRS-owskiej władzy.